Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam oraz przybyłego do naszego studia gościa. Dzisiaj jest nim ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże, ojcze Waldemarze, szczęść Boże państwu. I raz jeszcze miło mi powitać księdza profesora w naszym studio. Dzisiaj chcę mówić o istocie komunizmu. Czym jest to, co przez dziesiątki, a może nawet już i setkę prawie lat paraliżuje życie ludzi wolnych? Ponieważ komunizm zniewala, ale żeby poznać mechanizmy działania tej wielkiej machiny zniewalającej narody i miliony ludzi, to należy dotrzeć też do źródła, do jądra, do rdzenia tego, o czym chcemy dzisiaj mówić. Komunizm, który opiera się na materii, w rzeczy samej, czym on jest? I jest to system przede wszystkim filozoficzny, który przyjmuje tezę o tym, że wszystkim, co istnieje, jest materia. Że po prostu materia jest osnową całej rzeczywistości i nie ma żadnego ducha. A więc proszę zauważyć, że wtedy przy takiej tezie, że wszystko jest materią, takiej wartości jak duch, jak nie tylko ludzki, lecz także i boski padają. Nie można ani mówić o człowieku jako istocie cielesno-duchowej, ani też nie można mówić o Bogu jako o duchu, ani w ogóle o narodach, o małżeństwach, o rodzinach, o kulturze, o nauce, o sztuce, o muzyce. W ogóle wtedy wszystko właściwie załamuje się na tej pierwotnej tezie, którą stawia cały komunizm, bez wyjątku, aż do chwili obecnej te wszystkie ruchy lewackie, socjalistyczno-komunistyczne, bazują na tej tezie jako praracji całej rzeczywistości. To dosyć jednowymiarowy wymiar rzeczywistości. Tak, ale proszę zauważyć, że Lenin stwierdził, że tylko na teorii Marksa można zrozumieć, interpretować i przekształcać rzeczywistość, że tylko na fundamencie jego tezy o tym, że wszelki byt jest materią, której wprawdzie Marks przypisał atrybuty wieczności czy nieśmiertelności, dlatego że po prostu musiał nawiązać do tej wielkiej tradycji duchowej w sensie naukowym, filozoficznym, którą miał do dyspozycji przed sobą. I dlatego też właśnie po prostu uwieczniając materię, wszystkie atrybuty, które klasyczna filozofia, a więc ta starożytna i średniowieczna, przypisywała duchowi, czy też Bogu, ostatecznie jako transcendentnemu absolutowi, to Marks przypisał materii. A więc materia otrzymuje w komunizmie nowożytnym zarówno atrybuty swoje, te li tylko materialne, a więc opisywane prawami fizyki, chemii, biologii, jak też i atrybuty ściśle duchowe, jak na przykład zdolność do myślenia, samoświadomość czy świadomość, jak też i zdolność do samorefleksji. I to wszystko jest tutaj zredukowane do bytu materialnego. Nie ma ducha, jest tylko i wyłącznie materia. To jest też i nie tylko, że jednowymiarowa rzeczywistość, ale też bardzo uboga i zredukowana o tego ducha, który przez epoki tworzył świat i tworzył człowieka. Właściwie można powiedzieć, że jeżeli wykreślilibyśmy ducha z ożywionej materii, to de facto u podstaw takiego systemu stoi absolutna negacja rzeczywistości jako rzeczywistości. Dlatego, że my w świecie ożywionej materii nie mamy materii jako materii,
lecz mamy z materią uduchowioną do czynienia, a więc czy to jest wymiar wegetatywny, czy zmysłowy, czy też ten stricte duchowy w sensie intelektu, czy pamięci duchowej, czy też wolnej woli jako innej władzy ducha. Stąd też proszę zauważyć, że właściwie ten radykalny materializm to jest próba unicestwienia całej rzeczywistości. Skoro komunizm opiera wszystko na materii, to też kwestionuje chrześcijaństwo. Lenin, który miał właśnie 16 lat, stracił ojca, później wkrótce zmarł jego brat i Lenin napisał, wyznał, że w momencie, wtedy zresztą, kiedy musiał wypełnić formularz przynależności do partii bolszewickiej, to jednym z punktów było, czy wyznaje jakąkolwiek religię. I Lenin wyznał, napisał w tym formularzu, że do żadnej religii nie przynależy. A na pytanie, kiedy utracił wiarę, napisał w 16 roku życia. I jeden z jego przyjaciół opisuje to spotkanie z Leninem w kwestii utraty wiary, a mianowicie Lenin wyznał następująco. Kiedy stwierdziłem, że Bóg nie istnieje, zrzuciłem krzyż z szyi, oplułem go i podeptałem. Więc proszę zauważyć, że to jest konsekwencja tej pierwotnej tezy danego systemu. Jeżeli za Marksem i Engelsem przyjmiemy materię jako jedyną rację bytu, to wtedy Bóg jest całkowicie, musi być całkowicie skasowany. Nie ma miejsca w takim systemie myśli na Boga jako absolut i jako ducha. Nie ma absolutnie miejsca. Czy profanacja, o której wspomniał ksiądz profesor, może być wyzwoleniem człowieka, czy zniewoleniem bardziej? Każde zdystansowanie się wobec Boga jest prostą drogą do zniewolenia. Człowiek jest wolny tylko w racji swojego zaistnienia. Czyli jeżeli pytamy o wolność, to wolnym mogę być tylko w moim Stwórcy. A więc akceptacja Boga jest drogą do wolności. Oddawanie czci Bogu jest drogą do prawdziwej wolności. Czyli respektowanie Boga, oddawanie Mu hołdu, a więc wyznawanie wiary i praktykowanie wiary, to jest właśnie prawdziwa droga do wolności. Natomiast proszę zauważyć, że cały ten ruch komunistyczny od jego początków w XIX wieku, czy też jak Lenin nawiązał do iluminatów XVIII-wiecznych, którzy przygotowywali rewolucję francuską, i w których Lenin zresztą się rozczytywał, tak jak i mając 18 lat rozpoczął systematyczną lekturę dzieł Marksa, które miał do dyspozycji, i właśnie wtedy załamała się jego wiara w Boga i nastąpiło całkowite odrzucenie. Wobec tego, odrzucając Boga, odrzucamy wolność. No i zamiast pokoju pojawia się co? Rewolucja. A jeżeli jest rewolucja, jeżeli nie rewolucja, to kontrrewolucja. I znowuż tutaj dochodzi do ciągłego wzniecania zamieszek, niepokoju w ludzkich sercu. Zresztą Lenin też mówił, że słowo pokój jest słowem bardzo chrześcijańskim, klerykalnym, drobnomieszczańskim i trzeba je zamienić na wojnę domową. Oczywiście. I proszę zauważyć, drogi ojcze Waldemarze i drodzy państwo, że jeżeli zwrócimy uwagę na sposób pojmowania materii, to materia w myśli Marksa, Engelsa i Lenina jest sprzecznością. A jeżeli jakiś byt jest sprzeczny, to on ma ten taki sztof
wybuchowy w sobie. Czyli negacja rewolucyjna jest wpisana w samą osnowę systemu. Co więcej, to właśnie poprzez rewolucję, tak jak pisał Marx i Engels, poprzez rewolucję materia wydoskonala samą siebie i według nich jest na drodze do ducha jako ducha, czego Lenin już nie akceptował, tylko uważał, że materia powinna pozostać zinterpretowaną jako materia i nie może przechodzić tego wyższego stadium rozwoju duchowego i stąd też wojna jest wpisana w samo serce systemu. Czyli, a dlaczego wojna? Dlatego, że ten oto byt, który istnieje, a więc ten konkretny człowiek jako jednostka, czy małżeństwo, czy rodzina, czy narody, czy też wszelkie bytowości, które istnieją, nazwijmy to pojedynczo, one w tym systemie są stanem istnienia materii wyobcowanym. A więc wtedy trzeba dokonać ich negacji. A co to znaczy negacja w systemie materialistycznym tego typu i w ogóle w komunizmie? Negacja to jest unicestwienie zastanej bytowości, czyli człowieka jako osoby, małżeństwa, rodziny, narodu, państwa, kościoła. Każda bytowość, która jawi się jako konkretna, to ona ma w tym systemie właśnie swój negatywny wymiar. I dlatego też musi być po prostu zanegowaną. Wobec tego relatywizm moralny, prawny, w każdej sferze i w każdej płaszczyźnie swojego życia, dlatego też komunizm deformuje człowieka, a nie rozwija, nie nadaje mu kierunku. Rozumiemy, ojcze Waldemarze i drodzy państwo, że w takim systemie, który wpisał sprzeczność w samo istnienie tego, co jest, czyli całej rzeczywistości, nie może być mowy o żadnym porządku prawno-moralnym. Wręcz przeciwnie, właśnie ten system rezygnuje całkowicie świadomie, co więcej, nie tylko rezygnuje, lecz zwalcza moralność nabudowaną na Bogu, który według tego systemu w ogóle nie istnieje. Dlatego też byłoby absurdem zaakceptować dekalog, jak pisze Lenin, ponieważ dekalog jest środkiem wyrazu Boga jako absolutnego ładu, jako absolutnego porządku, także moralnego. I dlatego też teraz rozumiemy, że etycznym, moralnym i prawnym jest wszystko to, co służy danemu systemowi, czyli w przypadku komunizmu sowieckiego, co służy partii bolszewickiej, co służy partii komunistycznej, co ona określa, ponieważ ona jest tą awangardą w rozwoju materii. Dlatego to partia bolszewicka właśnie decyduje o tym, co jest prawem i co jest moralność. Partia decyduje, partia rządzi. To w sumie jaka jest rola obywatela w tym systemie? Rola obywatela, tak jak zresztą i każdego jednostkowego bytu, jest absolutnie pasywna. To jest tylko pozycja części wobec całości, jak pisze Karl Marx czy Engels w Dialektyce Przyrody. To znaczy materia w swoim samorozwoju wyłania poszczególne bytowości jako części i ona wchłania je w procesie własnej pracy, ponieważ tutaj należy podkreślić, że jedynym podmiotem w całej rzeczywistości wszechświata jest materia. Dlatego też ona, to są jej zasady, i które komunizm chce tylko respektować i urzeczywistniać. Komunizm to również dążenie do tak zwanych wyzwoleń. Wyzwolenie kobiety od małżeństwa, od rodziny, nadawanie praw, przywilejów, całe tutaj gradacje idą tych wszystkich spraw związanych z jakimiś przywilejami. W końcu okazuje się, że nie ma osoby, która nie ma jakiegoś przywileju. I ta pokusa wyzwolenia człowieka w sensie negatywnego zrozumienia wolności, a więc człowiek musi się uwolnić od
A dlaczego musi się uwolnić od siebie, od małżeństwa, od rodziny, od narodu, od państwa, kościoła i tak dalej, od nauki, od sztuki, od muzyki, od kultury? Dlaczego? Bo ma służyć socjalizmowi. Właśnie. A co mówi socjalizm czy komunizm? Mówi, że to wszystko, co istnieje jako to oto konkretne, jest etapem wyobcowywania się materii, czyli jest wyrazem sprzeczności, która istnieje w materii, a nie jest wyrazem tego prawdziwego bycia materii jako materii. Dlatego też komunizm dąży bardzo konsekwentnie do tego, żeby wszelką dynamikę poza tą rewolucyjną, niszczącą, poza tym byciem pionierem rewolucyjnym, czyli jak zażądał Lenin już w samych początkach tworzenia systemu komunistycznego, żeby być zawodowym rewolucjonistą. Mówimy o komunizmie, o tym, jaka jest jego istota, ale komunizm to również sprytny aparat nie tylko władzy, ale też i nauczania. On przejął też i programy wychowawcze, dydaktyczne, i komunizm wychowywał kolejnych swoich następców, konsumentów komunizmu. Rozumiemy, ojcze Waldemarze i drodzy państwo, że na gruncie tego systemu nie może być mowy o klasycznie pojętym uniwersytecie, czy szkole jakiegokolwiek rodzaju, czy przedszkolu, jako centrów kształcenia ducha ludzkiego. Dlatego, że tego ducha nie ma. A po drugie, po co są te systemy kształcenia i wychowania człowieka, które też mają swoje miejsce w systemie komunistycznym? One mają być zarodkami komunizmu, jak napisał Lenin. Czyli centrami, w których kształtuje się świadomość komunistyczną i w ogóle myśl komunistyczną. I wszystkie szkoły każdego poziomu, aż do uniwersytetu włącznie, mają się kierować systemem komunistycznym. Czyli ich jedynym celem nie jest, tak jak klasycznie pojętej szkoły, edukacja na fundamencie prawdy i dobra, czyli prawdą formujemy intelekt, natomiast dobrem formujemy postawę człowieka, czyli postawa moralna dopasowuje się do tego wymiaru poznawczego, intelektualnego, i właśnie wtedy mamy cały system edukacyjny spięty, nie? Na dwóch filarach, prawdy i dobra. Natomiast tutaj wychowanie i kształcenie musi iść tylko w celu zunifikowania myślenia ludzkiego z programem partii komunistycznej. Program to partii komunistycznej to nie tylko wychowanie, ale również i konsekwentny demokratyzm. To też hasło zaczerpnięte z Lenina, księże profesorze. Tak, więc tutaj można powiedzieć, że to zresztą, co błogosławiony Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał w swoich dokumentach, że system komunistyczny a demokracja są to po prostu sprzeczności. Dlatego, że system komunistyczny jest sprzecznością i jest on systemem totalitarnym. Czyli co to oznacza? Że całkowicie redukuje człowieka do instrumentu w procesie pracy, w procesie po prostu urzeczywistnienia się materii jako materii. Czyli człowiek nie jako istota rozumna i myśląca, ale jako narzędzie. Człowiek nie ma podstaw bytowych do tego, żeby być istotą myślącą, czy chcącą, czy działającą. On ani nie ma ducha, to jeżeli nie mam ducha, to nie mam podstaw, nie mam żadnej władzy, która by mogła uporządkować moje działanie, czy moją myśl, moje postępowanie. W związku z tym jest to całkowite uprzedmiotowienie, czyli zinstrumentalizowanie człowieka jako człowieka. Księże profesorze, to chyba od idei Lenina daleko nie odeszliśmy na początku XXI wieku, jeżeli chodzi o tę antropologię. Mnie się wydaje, że ludzie, którzy nie zajmują się filozofią, albo
którzy niesystematycznie myślą, to sądzą, że ideologie szybko się pojawiają, bo mogą się w jakimś umyśle jednego z filozofów pojawić i że można je bardzo szybko wykorzenić z kart dziejów człowieka, narodu, historii, ale to jest po prostu potężna iluzja, której niestety wydaje mi się, niech wolno mi będzie to w tym miejscu powiedzieć, także uległa potężna część naszego polskiego narodu, sądząc, że w roku 1989 poprzez niewielkie zmiany ustrojowe mogliśmy się uporać ze zmianą struktury myślenia. I dlatego też zauważamy, i te ostatnie wydarzenia też pokazały, choćby z tej uroczystości rocznicowej pozyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, nasz naród, to właśnie pokazały, jak żywymi są tamte ideologie, które zresztą doprowadziły nie tylko do tego dramatu, lecz doprowadzają, są przyczyną bardzo wielu rewolucji, przecież w wymiarze światowym, globalnym. Ani wielka rewolucja francuska, ani wielka rewolucja październikowa pokoju światu nie przyniosła, a wręcz przeciwnie. Zresztą to nie było celem tych rewolucji. Ani rewolucja francuska, ani rewolucja bolszewicka nie stawiały sobie pokoju jako celu, lecz unicestwienie rzeczywistości. To jest celem rewolucji i francuskiej, i bolszewickiej, i każdej tego typu socjalistyczno-komunistycznego, łącznie z II wojną światową i z III Rzeszą, która jest rewolucją socjalistyczną, tylko w sensie narodowym. Mówimy o komunizmie, jak komunizm widzi naród i państwo. Wszakże człowiek w państwie rozwija się, człowiek ma określoną narodowość. Naród to jest przeszłość, wszyscy o tym wiemy, to jest kultura, to jest duch narodu. Skoro nie ma w komunizmie miejsca na ducha indywidualnego i też w pojęciu zbiorowym, to wobec tego jak Lenin i jego następcy widzieli naród? Charakterystycznym jest, że Lenin bardzo często używał pojęcia masy. I to jest typowe. Proszę zauważyć, że to pojęcie masy jest pojęciem wziętym z nauk przyrodniczych. I konsekwentnie jest tutaj właśnie przestrzegane przez Lenina i konsekwentnie używane, że do rzadkości należy, jeżeli Lenin używa pojęcia narodu, to w określonym celu, żeby pokazać, że naród jest po prostu tylko instrumentem w ręku komunistycznym. Natomiast Lenin nie traktuje narodu jako kategorii realnej, osadzonej na nauce o stworzeniu świata przez Boga. Przecież Bóg powołał człowieka do istnienia we wspólnocie, czyli stworzył małżeństwo i rodzinę, a poprzez małżeństwo i rodzinę stworzył naród. Czyli naród jest kategorią biblijną i realną oczywiście, dlatego że narody istnieją, to są rodziny rodzin i w związku z tym naród nie jest jakąś kategorią idealistyczną czy wymyśloną przez jakąkolwiek filozofię czy jakiś system ideowy, lecz naród jest po prostu kategorią biblijną, kategorią stworzoną przez samego Boga. I dlatego tak ważnym jest, żeby ocalić naród. I proszę zauważyć, że Lenin twierdził, że w odniesieniu choćby do Polski, zresztą na którą już w 1917 roku Lenin, przecież 17-18 rok, ale już wcześniejsze wypowiedzi Lenina bardzo często nawiązywały do tego, że trzeba dokonać kasacji narodów. I w odniesieniu do Polski Lenin stwierdził, że wolna Polska to kpiny z internacjonalizmu, czyli pojętego oczywiście komunistycznie, czyli na
wolną Polskę jako naród, ojczyznę, państwo. W systemie komunistycznym nie ma żadnego miejsca, tak też jak nie ma miejsca na wolną Rosję, czy wolne Niemcy, czy każdy inny naród. Już wiemy, jak komunizm widział człowieka, wiemy, jak komunizm widział edukację i widzi naród. A czy jest w komunizmie miejsce dla rodziny, proszę księdza profesora? Rodzina, ojcze Waldemarze i drodzy państwo, to jest też jedną z form wyobcowanej materii. Dlatego też, jeżeli chcemy... Znaczy, wyobcowanej materii dla kogo? Dla komunizmu. Materia jest dla niej samej. Tylko materia w tym systemie komunistycznym, czy marksowsko-engelsowskim, jest pojęta jako byt dla niej samej. A co to oznacza? To oznacza, że jeżeli istnieje rodzina, to materia jest w tej formie wyobcowaną, czyli zniewoloną, czyli istniejącą w sprzeczności, czyli niepojednaną ze sobą. Dlatego też trzeba rodzinę skasować. Stąd też tyle jest programów kasacji rodziny i to w wymiarze globalnym. Dlatego, że jesteśmy pod potężnym wpływem systemu komunistycznego, jeśli chodzi o globalną kulturę ludzkości naszych dni. Idea wolności w komunizmie. Czy jest dla niej również miejsce? Idea wolności może się tylko i wyłącznie pojawić w takim systemie myślowym, w którym mamy realnego ducha. A skoro system już z gruntu, a priori, przekreśla wszelką duchowość, wszelkiego ducha, dlatego w systemie komunistycznym nie może być żadnej wolności. Nie ma żadnej mowy o wolności. I jeżeli to wolną jest tylko materii wolno być wolnym według komunizmu. To wobec tego, jak może istnieć materia bez ducha? Właśnie to jest paradoks. Tak jak i zresztą wydaje mi się, że w każdym wymiarze system komunistyczny to wielki absurd. To zresztą ogromne kłamstwo, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z Marksem, czy Engelsem, czy Leninem, to nie są intelekty przeciętne. To są intelekty świetnie błyskotliwe, bardzo błyskotliwe w swojej strukturze. I doskonale wiedzą, że kłamią. Wręcz operujące szatańską inteligencją? Jeżeli ktoś zrzuca krzyż, tak jak Lenin, krzyż profanuje ze swojej szyi, opluwa i depcze, to uważam, że po prostu takiego aktu można dokonać tylko i wyłącznie będąc pod potężnym zniewoleniem szatańskim. Współczesne ośrodki władzy bardzo dużo mówią, proszę księdza profesora, o demokracji, o wolności. I ja mam takie pytanie wobec tego, czym są współczesne demokracje? My mamy właściwie w sensie globalnym szalenie mało demokracji. Jeżeli ten system, czy innego rodzaju socjalizmy, zniewoliły większą część globu ziemskiego, to proszę mi wierzyć, szalenie ciężko jest o demokrację przy tak agresywnym systemie komunistycznym, który chce wszystko unicestwić. A czy w komunizmie jest miejsce na pokój? Nie ma możliwości. To tylko, jak pisze Lenin, proboszczowie chrześcijańscy głoszą kłamstwo o pokoju, o konieczności pokoju i konieczności realizacji pokoju, o unikaniu wojny, nazywają wojnę grzechem. Natomiast Lenin sądzi, że właśnie wojna jest najlepszym instrumentem w systemie komunistycznym, że trzeba stawiać na wojnę. Oczywiście, że Marx, Engels i Lenin jeszcze stawiali na coś takiego, że wojnę traktowano przejściowo w tym sensie, że jeżeli uzyska się status społeczeństwa komunistycznego, to wtedy wojna będzie zbędną. Ale już inni, i Trocki dążył do tego, utworzył takie pojęcie rewolucji permanentnej,
które zostało później przyjęte przez nową lewicę szkoły frankfurckiej. Właśnie i później ten system poszedł w takim kierunku, tak jak w tej chwili, tak dalece nihilistycznym, że już żadnego etapu w rozwoju materii nie przyjmuje się jako tego, który mógłby być uznany za możliwie po prostu wolny od wojny, wolny od rewolucji. Dlatego, że głosi się dzisiaj i system neomarksistowski zradykalizował system komunistyczny Marksa, Engelsa i Lenina i poszedł w kierunku radykalizacji rewolucji, że rewolucja przy tak określonej tezie wyjściowej, którą neomarksiści jak Horkheimer, Adorno, Habermas, Marcuse, Pollock i inni, oni twierdzą, że właśnie jakkolwiek Marx, Engels czy Lenin wyszli od właściwej tezy, od tego, że materia jako jedyna bytowość jest sprzeczna w sobie, tylko że nie utrzymali systemu w żelaznej konsekwencji. To znaczy ugięli się przed realnością świata i dlatego też ugięli się przed ideą rewolucji. Natomiast dzisiaj to, co zauważamy, trzeba doprowadzać do rewolucji permanentnej, że tylko rewolucja, która niszczy wszystko, wszelką bytowość, jest adekwatną dla tak pojętej materii, którą zaproponował Marx, Engels i Lenin. Ksiądz wspomniał, książę profesorze, o materii, która, o bycie, który jest sprzeczny sam w sobie, a jedną z racji bytów, tak jak uczy nas filozofia klasyczna i metafizyka, byt nie może być sprzeczny w sobie. Czyli Arystoteles pisze w Metafizyce, że to, co jest sprzeczne w sobie, to nie istnieje. Czyli istnieć, nawet w sensie tej materii nieożywionej, może według już Arystotelesa tylko byt, który jest niesprzeczny w sobie. Dlatego a tak absurdalnym istnieje? Jest komunizm. Komunizm jako system istnieje, tylko że to, jak on interpretuje rzeczywistość, takiej rzeczywistości nigdy nie było, nie ma i nie będzie, jaką nam serwuje. Ale Lenin, proszę księdza profesora, już w 1915 roku mówił i dążył do, miał taką ideę bolszewicką, ksiądz profesor o tym też wspomina w swoich publikacjach, w której dążył do Stanów Zjednoczonych Europy i całego świata. Wobec tego ja mam pytanie, czym jest globalizm i globalizacja? Jeżeli globalizm i globalizacja oparta jest na systemie komunistycznym i jeszcze zreformowanym przez Frankfurter Schule, czyli neokomunistów z Frankfurtu nad Menem, ale oni tworzyli siatkę przedstawicieli wszystkich kontynentów, to jeżeli oprzemy jednoczenie się globu w wymiarze ludzkości, kultury, polityki, finansów na tym systemie, to jest to system komunizowania świata. Całego. Czyli idee Lenina wiecznie żywe? Mnie się wydaje, że u podstaw tej globalizacji dzisiaj pojętej to głównie stoją tezy, te, o których nadmieniliśmy sobie i które może szerzej sobie omówimy w tym programie radiowym wieczorem. Lenin za wszelką cenę dążył do podbicia świata w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony mówił, że nie zdobędzie Europy orężem i w sposób militarny, tylko poprzez zainfekowanie, to już w różnej interpretacji, myślą leninowską i rewolucyjną, uniwersytetów, co się udało, jak widać po Europie. Nie ma uniwersytetu i nie ma państwa nowożytnego na kontynencie, które by nie był zafascynowany socjalizmem i komunizmem, a z drugiej strony dążył do permanentnej walki rewolucyjnej. Kilka tygodni temu przez prawie tysiąc miast w Europie przeszły demonstracje, tak nazywane marszami oburzonych, które demolowały totalnie wszystko, co napotkały. W Rzymie do dzisiaj jeszcze widać powyrywane chociażby dziury po powyrywanych bankomatach, z czym sobie Rzym do dzisiaj nie
uporządkował. W Polsce, w Warszawie przeszła demonstracja, którą zorganizowało Liceum Jacka Kuronia. Nowe pokolenie bananowych dzieci, jakbyśmy wrócili znowuż do lat komunizmu, dyktatury komunizmu w Polsce, w miarę z niewielkimi stratami dla miasta, jeżeli wcale tych strat wówczas nie było. 11 listopada wróciła do Warszawy ta fala olbrzymiej, jak młodzież mówi, demolki i olbrzymich no, strat, które poniosło miasto również. Temu też kultura współczesna daje nam media. Temu też towarzyszą media, które stoją jakby na straży i też są kreatorami nastrojów społecznych. Gdzie my żyjemy, proszę księdza? Czy jest to świat ludzi wolnych, wyzwolonych i demokracji, jak już mówiliśmy, czy rzeczywiście dyktatur i permanentnych inwigilacji? Ojcze Waldemarze, drodzy Państwo, kiedy w naszych pierwszych programach dzieliłem się moim doświadczeniem intelektualnym, wyniesionym zresztą z Niemiec, po wieloletnich badaniach i kiedy mówiłem o tych procesach, które są tego typu, to wielu ludzi w Polsce pytało się właśnie, co ten ksiądz Tadeusz właściwie, o czym on mówi? Przecież żyjemy sobie spokojnie, możemy pracować i tak dalej. Nie wiedząc o tym, że my w filozofii analizujemy strukturę myśli, które decydują o kształcie w ogóle myślenia człowieka dzisiaj. I ja nie znalazłem dotychczas w literaturze tej światowej filozoficznej, bo nie chodzi tylko o literaturę polską, bo literatura polska jest w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o filozoficzną, komentarzem do wielkich systemów filozofii nietworzonych w Polsce. I dlatego też właśnie trzeba patrzeć, jeśli chce się rozumieć świat, na strukturę myśli światowej. I ta jest tego typu. Takiej myśli nihilistycznej ja jeszcze podziwiam, zwolenników tych ideologii i komunizmu starego i neokomunizmu. Ja podziwiam, że oni jeszcze mają tyle cierpliwości, bo właściwie tak jak zauważamy, z tego systemu wynika, że to jest tak system agresywny. I ja się w ogóle jeszcze dziwię, że nawet te marsze oburzonych, że one jeszcze są w miarę delikatne, nazwijmy to w cudzysłowie, w odniesieniu do tych założeń teoretycznych, na których one bazują. Czyli to oznacza, że w człowieku, pomimo potężnego oddziaływania ideologicznego, w człowieku w ogóle żyjącym dzisiaj na świecie, jest jeszcze ogromnie dużo dobra i ogromnie dużo refleksji, że mamy do czynienia ze stosunkowo takim, ja bym powiedział, mało radykalnym nihilizmem w porównaniu do teorii, które istnieją u ich podstaw. Krwawa walka jako metoda rewolucji komunistycznej i sposobu uprawiania polityki była zapisana w myśli Lenina. Już w 1917 roku pisał, że zadania proletariatu w naszej rewolucji do kwestii wojny można obiektywnie podchodzić tylko w sposób rewolucyjny, w postaci największej w dziejach rewolucji proletariackiej. I dopisał jeszcze, że dominujące słowo pokój nie jest w tym momencie prawidłowe. To słowo duchownych i drobnego mieszczaństwa. Dominującym słowem proletariackim powinna być wojna domowa, nad czym powinni pracować bolszewicy. Dlatego też Lenin pracował nad dyktaturą proletariatu, która jest twardą walką, krwawą, bezchwałą przemocą i z przemocą, spokojem militarną, gospodarczą, pedagogiczną, administracyjną. Stąd też te rozbudowane sprawy administracyjne, biurokratyczne w komunizmie i nie tylko, bo teraz elektronika załatwia nam inwigilację, którą kiedyś były zajęte dziesiątki czy setki też tysięcy ludzi. Dzisiaj elektronika i geniusz człowieka pozwala realizować również w tej sferze tę rewolucję. Ale proszę księdza, o tyle to jest też niebezpieczne, że zamiast uruchamiać w człowieku olbrzymie pokłady dobra, ta rewolucja i ta myśl szatańska wypływająca z profanacji krzyża uruchamia w człowieku właśnie te siły nieznane, te siły bardzo agresywne, te niezgłębione pokłady
zła, które mają dominować w człowieku, a potem w relacjach społecznych. I, drodzy Państwo, Lenin ma ze strony babci, tej od strony matki, ma niemieckie pochodzenie. Czyli to jest bardzo konsekwentny duch i myślący systematycznie. Czyli jeżeli on tworzy system, właściwie on nie tworzy, on ma go do dyspozycji w postaci dzieł Marksa i Engelsa, a ci dialektyki Lenina, Hegla, to proszę zauważyć, że Hegel napisał w swojej Fenomenologii Ducha, że żywy obywatel, ten oto konkretny, on musi być unicestwiony, zabity, że syn czy córka, którzy przyznają się do swoich rodziców, do swojej rodziny, to są tylko cieniem bycia obywatelem w państwie pruskim, że trzeba zabić dosłownie tego oto syna, tę oto córkę, żeby mogli stać się prawdziwymi obywatelami. Lenin przenosi tę dialektykę taką, nazwijmy ją nazistowską, Hegla, na płaszczyznę całej ludzkości. Systematyzuje ją i oczywiście, że wtedy to oznacza, że trzeba dokonać krwawej rewolucji, czyli na wszystkich wymiarach, i w wymiarze administracyjnym, politycznym, naukowym, w kulturze szeroko pojętej, oczywiście w mediach, które są bardzo ważne, dlatego że Lenin doskonale sobie zdawał z tego sprawę, tak jak i zresztą najwięksi ideolodzy XX wieku czy innych wieków wiedzieli doskonale, że wygrywa się wtedy, kiedy zdobywa się ideowo świat. Czyli trzeba taką ideologię zaserwować, która będzie w stanie po prostu zniewolić ludzkość. Czyli zniewolenie duchowe jest prawdziwym zniewoleniem. Ale tutaj oczywiście wydaje mi się, że chodzi o zniewolenie mocą osobowego zła. Ja nie mam wątpliwości, dlatego że i to pojęcie diabeł niejednokrotnie pojawiało się w wypowiedziach Lenina, czy jego otoczenia, czy Krupskiej, Nadjeżdy, więc te rzeczy były bardzo jasno studiowane. Nawet Lenin wyznaje, że studiował bardzo intensywnie Fausta Goethego. A Goethe pokazuje tę walkę dobra ze złem i właśnie tam po prostu mówi o tej potędze szatana. I stąd też Lenin doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że w ostatecznym rozrachunku chodzi o to zmaganie między Bogiem a szatanem. On, wydaje mi się, z całą konsekwencją opowiedział się za szatanem. I dlatego też z taką dynamiką mógł ten system komunistyczny transferować w różne środowiska w Europie i na świecie. I na zakończenie chciałem zapytać, zanim poprosimy naszych widzów i słuchaczy do wspólnej refleksji, jaki jest cel rewolucji, tej rewolucji, tego i komunizmu, bo no cel musi być. Celem tym jest, to jest jednowymiarowa finalność, mianowicie zniszczyć dzieło Boga i zniszczyć Boga, czyli pierwotny występek szatana, żeby zniszczyć Boga. I mnie się wydaje, że dopiero wtedy rozumiemy komunizm i rozumiemy to, co się dzisiaj w Polsce dzieje niekiedy, czy w Europie, czy w kulturze światowej, jeżeli to zrozumiemy, że ostatecznie chodzi o zmaganie się Boga i szatana w dziejach człowieka i świata. Bardzo dziękuję za tę część naszego spotkania. Zapraszamy do udziału dzisiaj do spotkania z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, również naszych widzów i słuchaczy. Numery telefonów do naszego studia są bez zmian. Przypomnijmy je: 56 657
0011 56 657 0012. Widzowie z zagranicy również mogą do nas telefonować, wybierając zza oceanu 011, dalej 48 56 i 657 00 13 48 57 48 56 657 00 14. O istocie komunizmu dzisiaj z księdzem profesorem doktorem habilitowanym Tadeuszem Guzem rozmawiamy. Rozmawiamy próbując zrozumieć to, co dzieje się wokół nas, na przykładzie nie tylko tych wydarzeń z 11 listopada bieżącego roku, ale również na podstawie tego wszystkiego, w czym uczestniczymy, żyjąc już na początku XXI wieku. Mówiąc o istocie komunizmu, ksiądz profesor analizuje go wielopłaszczyznowo i wielowymiarowo, mimo iż on sam jest jednowymiarowy, tylko jest ten wymiar materialny. I tutaj te porządki nam się troszeczkę też i przeplatają, jeżeli chodzi o porządek filozoficzny. Dotykamy nawet uzasadnień teologicznych poprzez elementy socjologiczne czy też kulturowe. Bo to jest, ojcze Waldemarze i drodzy państwo, jedna z, wydaje mi się, też z wielkich iluzji, którym wielu ludzi nauki współczesnej ulega, jakiego typu, a mianowicie takiego, że kładzie się bardzo mocny nacisk na to, że uprawianie nauki musi być oparte na ściśle określonej metodzie, a więc nie wolno, jeśli działa się filozoficznie, to broń Boże, żeby jakieś przesłanki natury teologicznej włączać do dyskursu filozoficznego. A proszę zobaczyć, co ci panowie robią. Oni myślą radykalnie, z żelazną konsekwencją, systematycznie. Czyli dla nich, oczywiście, że to są błędy metodologiczne, ale zresztą to są błędy systemowe. Metodologia nie jest najważniejsza. To oni, im chodzi o rzecz, o bytowość absolutu, że to jest zmaganie się z Bogiem, to jest absolutyzowanie szatana, to jest wprowadzanie z całą premedytacją bytowości szatana w miejsce bytowości Boga. A my, proszę księdza profesora, jako ludzie i człowiek jest tylko narzędziem w tej walce? Jeżeli nie rozumiemy tego systemu, albo co gorzej, jeżeli go rozumiemy i promujemy na różnych płaszczyznach życia w państwie, czy w nauce, czy w sztuce, tak jak tego przykłady mamy, wprowadzania satanizmu do polskich mediów, czy do polskiej muzyki i tak dalej, to przecież to, co to oznacza? To oznacza, że my po prostu nie jesteśmy świadomi tego, w jakim świecie my żyjemy, z jakimi ideologiami my mamy do czynienia. Ja uważam, że ta dyskusja nad satanizmem w Polsce, to ona, że ona jest tak zaskakującą. Ja się dziwię, dlaczego przecież Hegel dokonał absolutyzacji, systematycznej absolutyzacji szatana. On właśnie na płaszczyźnie filozofii dokonał, przedstawił priorytet szatana przed drugim Synem Bożym, którym jest Jezus. Czy też Carl Gustav Jung w psychologii wprowadził tę absolutyzację szatana do psychologii, którą przecież kontynuował Sigmund Freud i tak dalej. Czyli mamy, proszę zobaczyć, z przenikaniem, satanizmem takich dziedzin nauki jak filozofia, jak psychologia, jak muzyka. Przecież muzyka awangardowa. Co jest istotą muzyki awangardowej? Wprowadzenie największego nieładu do porządku dzieła muzycznego. A co to oznacza? Hołdowanie szatanowi. Więc nie mówiąc już o sztuce, o rzeźbie, o malarstwie, o różnych rzeczach, przecież my mamy z taką absolutyzacją szatana od XIX wieku włącznie, ale jeszcze wcześniej, bo ja chętnie nawiązuję do tego, bo ktoś może zapytać, no dobrze, ale skąd wzięły się te systemy?
Czy Marx, za chwileczkę Engels, o tym powiemy, księże Lenin, profesorze. Skąd się wzięły te systemy? Odbierzmy telefon, dobrze? Dobrze, proszę bardzo. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo? Czy już jestem? Oczywiście, że halo? Tak. Tak, tylko kto do nas halo? Mówi? Halo? Słuchamy czy pana. Mogę mówić? Słuchamy pana. Halo, czy mogę? Tak? Czy mogę mówić? Słuchamy halo? Pana. No cześć, trudno nam się porozumieć. Chcieliśmy się dowiedzieć, kto do nas dzwoni i skąd telefon. Halo, halo? No niestety, trudno nam się porozumieć. 657-0011, 657-0012, a wcześniej 56 to oczywiście numer telefonów do naszego toruńskiego studia dla widzów w Polsce. Widzowie z zagranicy wybierają 011-4856 i 657-0013, 657-0014. Z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem rozmawiamy dzisiaj o istocie komunizmu. Wobec tego, skąd wziął się komunizm i nurty, które go utworzyły? Moim skromnym zdaniem tą prarację jest reformacja Marcina Lutra. Bo proszę zauważyć, na czym bazują te systemy? One wychodzą z założenia, które przyjęli od Lutra, że cała rzeczywistość jest absolutnie negatywną. Ale skąd ta teza u Lutra? Bierze się stąd, że Luter przypisał szatanowi, że de facto, tak jak on powiedział, napisał w komentarzu do psalmów, zanim Bóg stał się Bogiem, musiał najpierw stać się szatanem. A co to oznacza? To oznacza, że Luter dokonał absolutyzacji szatana. A to oznacza, że rzeczywiście, jeżeli mówimy o grzechu pierworodnym, czy w ogóle o grzechu, to wtedy, jeżeli dokonaliśmy absolutyzacji szatana, to musimy złu przypisać wszechmoc. Co to oznacza konkretnie? To oznacza, że jeżeli Bóg jest stwórcą rzeczywistości, to zły duch ma wtedy wszechmoc w tym sensie, że on potrafi zanegować całą rzeczywistość. I ci panowie, i Hegel, i Marx, i Lenin, i Engels, i Karl Gustav Jung, i Sigmund Freud, i Hitler, oni wychodzą z tej tezy, że rzeczywistość jest istotowo negatywną. I to jest potężny błąd, ale który ma swoją prarację w reformacji Lutra, ponieważ nigdy w dziejach nikt tak nie określił właśnie bytowości szatana. Nikt. Po raz pierwszy została ona tak sprecyzowana właśnie przez Lutra. Księże profesorze, dziękuję. Kolejne połączenie, kolejny telefon. Słuchamy, Telewizja Trwam. Halo? Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kto tam jest? Ojca prowadzącego i księdza profesora. Bóg zapłacił wam za super ciekawy temat, bo to mówię nam o istocie religii, że to walka dwóch królestw i człowiek musi opowiedzieć. Ale ja chciałbym powiedzieć z punktu widzenia nas tu, Wilniuków, Polaków z Wilniuszczyzny, że my obserwujemy Polskę i mamy przekonanie takie, że Polska ma misję. Dostojewski powiedział, naród, który nie zna swojej misji, staje się etniczną masą. I właśnie dlatego misja Polski to jedna z misji, to niszczyć dzieło szatana. Dlatego takie dramatyczne jest historia Polski. Popatrzeć, Pan Bóg mówi, przemawia przez historię. 20 rok. Polacy zatrzymali bolszewików. W skrócie, przed II wojną światową Hitler proponował Polsce dołączyć się. Na czyjej by stronie byłaby Polska, na tej stronie byłoby zwycięstwo. Potem to powstanie warszawskie. My przekonane, że Polacy powstaniem zatrzymali ruskich na Sowietów na pół roku i dali możliwość aliantom podejść, bo inaczej by Stalin zagarł by nie tylko całe Niemcy, ale i tam i do Francji doszedłby i wszystkich zabrałby tych inżynierów, którzy potem
posiadali tą atomową bombę. I Stalin by posiadał tą atomową bombę, nie zawahał się by rzucić na cały świat. Więc, potem już papież Jan Paweł II, pułkowniku Kliński, to my wszystko wiemy, ale wy jeszcze nie znacie jednego Polaka, który uratował świat od III wojny światowej. To właśnie Wolf Messing, polski Żyd, spod Warszawy, Góra Kalwarii, który dał dar Boży czytania w sercu. Podobnie jak ojciec Pio i on tak powiedział Hitleru, że przegrasz wojnę, powiedział Stalinowi, kiedy wygrasz wojnę, halo? Jeszcze powiedział Chruszczowi, że wycofaj rakiety z Kuby, bo Proszę pana, troszeczkę, halo, nie wiem, czy pan mnie słyszy. Tak, słyszę. Możemy poznać pańskie imię? Józef z Wileńszczyzny. Panie Józefie, bardzo dziękuję za ten telefon. Troszeczkę to jest też taka pańska refleksja związana nie tylko z naszym tematem, ale również z sytuacją w Polsce i na świecie też. Bardzo dziękuję raz jeszcze i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. I pozwólmy również ustosunkować się naszemu gościowi, ksiądz profesor Tadeusz Gus. Bardzo dziękujemy panu Józefowi i pozdrawiamy wszystkich Polaków żyjących poza granicami Polski i państwa na Litwie i w Ameryce Północnej, i w Kanadzie, i w USA, i w Europie Zachodniej. Wszędzie, gdzie żyje państwo, rodacy, żyjecie, niech was Bóg błogosławi. I tutaj trzeba przyznać rację panu Józefowi, że Polska ma misję. My jesteśmy narodem katolickim i nie ulegamy, wydaje mi się, błędowi mesjańskiego rozumienia naszego narodu w tym sensie, że Polska jest mesjaszem narodów. Jak wiemy, że to pojęcie jest bardzo niejasne i lepiej, żebyśmy czcili Chrystusa jako Mesjasza narodów, bo On jest jedynym prawdziwym Mesjaszem. Natomiast my mamy bardzo ważną misję właśnie zleconą przez Chrystusa jako Mesjasza, żeby rzeczywiście być, apostołować i promować naukę katolicką, która zresztą, jak powiedział nie tylko Pius XI w swojej encyklice z 19 marca 1937 roku, Divini Redemptoris, czyli o boskim odkupicielu. I w tej encyklice właśnie Pius XI zdecydowanie odrzucił marksizm i komunizm jako ideologię radykalnie wrogie wierze katolickiej. I Jan Paweł II przejął to stanowisko Kościoła i je podtrzymał, twierdząc, że rzeczywiście system komunistyczny w całym jego wymiarze jest po prostu sprzeczny z nauką Kościoła. Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie, kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria, Telewizja Trwam. Bardzo proszę, halo. Halo. Prosimy bardzo. Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto do nas mówi? Ojciec Aleksander Puszczarski, jezuita. Szczęść Boże, ojcze, witamy serdecznie i słuchamy. Witam księdza ojca Waldemara i także księdza profesora. Chciałem się włączyć do rozmowy. Prosimy i słuchamy. Więc tutaj wydaje mi się, że można by jeszcze poruszyć sprawę gnozy heglowskiej, bo tutaj komunizm to jest taka materializacja człowieka, prawda? Natomiast gnoza to jest taka spirytualizacja i być może te wątki są tutaj wspólne, bo gdzieś w jednym i drugim przypadku tak naprawdę chodzi o deifikację człowieka. Ale wydaje się, że jednak tradycja gnostycka jest trochę różna od tradycji, nazwijmy to, komunistycznej czy ateistycznej, bo tutaj mamy jednak jawną, nie wiem czy do końca szczerą negację Boga, natomiast tutaj mamy jednak deifikację człowieka. To jest troszeczkę inny kierunek
I cały zresztą hegelizm, Hegel był związany, to znaczy były, są takie badania, które wykazują jego związki z masonerią lub przynajmniej pewne podobieństwo do ideologii masońskiej, czyli gnostyckiej także. I wydaje się, że jest zasadne, aby tutaj wątek gnozy włączyć, bo zresztą także marksizm może być interpretowany jako rodzaj gnozy, choćby przez Hegelina czy innych historyków idei. W związku z tym wydaje mi się, że ta sprawa wolnomularstwa, ideologii wolnomularskiej, której ksiądz profesor mówi słusznie, że idee kształtują rzeczywistość, ideologia wolnomularska również przyjęła dialektyczny sposób myślenia, gdy chodzi o sprawę dobra i zła, czy właśnie Boga i szatana, taki monodualizm, ja to tak nazywam. I to widzimy także bardzo wyraźnie w symbolice wolnomularskiej, więc tutaj prosiłbym też o ten rozwinięcie tego wątku, jakby deifikacji człowieka, takiej spirytualizacji, która, bo przecież wolnomularzy czy masoni nie są ateistami, tylko właśnie są spirytualistami. To jest troszeczkę coś innego. Wydaje mi się, że także ich ideologia ma dzisiaj wpływ na tę globalizację właśnie, o której była mowa. I że to jest, na pewno tu są pewne związki, ale też są pewne różnice. Prosiłbym pewne ustosunkowanie się księdza profesora do tej sprawy. Dziękuję. Dziękujemy ojcze Aleksandrze, bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy też za to dopowiedzenie. Już oddaję głos księdzu profesorowi. Dziękujemy serdecznie ojcze. Ja sądzę, że jeżeli chodzi o tę tezę o gnozie Hegla czy Marksa, czy innych w tym nurcie takim socjalistyczno-komunistycznym, to oczywiście, że to jest całkowicie inny typ gnozy. Dlatego, że w pierwotnej gnozie jednak te wymiary, jak pierwiastek dobra czy zła, czy Boga, czy złego ducha, były rozdzielane. Natomiast poprzez to, że Luther dokonał syntetyzacji Boga i świata, a tym samym i szatana. Dlatego też tutaj pojawiła się zupełnie inna struktura myślenia. Oczywiście, że ma ojciec rację w kwestii typu dialektyki heglowskiej, która bazuje na bycie jako duchu. I to jest istotowa różnica między dialektyką Hegla a dialektyką Marksa, Engelsa i Lenina. Bardzo dziękuję. Które są natury materialistycznej. Kolejne połączenie. Słuchamy, telewizja Trwam. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Chcę przede wszystkim księdzu profesorowi... A kto mówi do nas? Krzysztof mówi... Kłaniam się, panie Krzysztofie. Ja się kłaniam i przeżywałem bardzo ojca pobyt w Rzymie. A dlaczego, to innym razem powiem. To już na inny czas. Jasne. W każdym razie ja bym chciał się tylko nawiązać do tego ostatniego pytania, bo muszę powiedzieć, że podziwiałem, to był niezwykły tandem, jaki ojciec Waldemar tworzył z księdzem profesorem, tak znakomicie przygotowany. A już do istoty rzeczy, panie Krzysztofie, dziękuję. No, do rzeczy to przychodzę w ten sposób, że od razu powiem to ostatnie pytanie, bo ojciec Waldemar się zapytał, a co z nami, jaka jest nasza rola? I tutaj bym powiedział krótko w ten sposób. Ojciec Święty napisał tą słynną swoją książkę, Jan Paweł II, pod tytułem Ażeby Chrystus się nami posługiwał. I teraz, i obserwując tą całą ogromną, wielką biedę w Polsce, ja odnoszę takie wrażenie, że jest coś odwrotnego. Że dzisiaj o szatanie to trzeba, myślę, księże profesorze, mówić właśnie, że on ubrał ten garnitur antychrysta i bardzo silnie to w ogóle wychodzi i teraz właśnie wielu jest jakoś na jego usługach, właśnie w tym garniturze antychrysta. Ja pamiętam, co się w Rzymie stało, jak się zerwały media i prasa, kiedy Ojciec Święty na zakończenie roku mówił z tej Ewangelii Świętego Jana, że wielu antychrystów wyszło spośród nas. I teraz sądzę w ten sposób, że żeby Chrystus się nami posługiwał, to trzeba przede wszystkim dużo miłości, dużo świadomości, dużo tej takiej disponibility. Natomiast tu się boję, że bieda u ludzi, którymi się posługuje antychryst, polega na tym, że oni prawdopodobnie są nawet tego w ogóle nieświadomi, nawet ludzie ochrzczeni, że antychryst się z nimi właśnie posługuje, a może nawet szatan nad nimi o tyle góruje, że im się wydaje, że oni są właśnie takimi postępowymi bardzo i że oni uprawiają właśnie tą
taką, no, demokrację, którą my oczywiście wiemy, że ona jest fałszywą demokracją naturalnie. Więc dlatego bym właśnie ten aspekt tego antychrysta podkreślał, ponieważ on jest znakiem naszych czasów, w których my właśnie żyjemy. Jeżeli my go lepiej rozpoznamy, tak jak proponował ojciec Cantalamessa, zawsze mówił, że Kościół musi bardzo nadrabiać tą wiedzę teologiczną o szatanie, ponieważ już za dużo jest po prostu tego zła w sensie skutków, że to trzeba, że Kościół musi się natychmiast brać jakoś tak do roboty po długim czasie niemówienia o tym. I tutaj księdzu profesorowi składam ogromny hołd, że ksiądz profesor tak jasno i zdecydowanie właśnie o tym mówił, a ja jeszcze bym ten aspekt tego antychrysta chciał w sposób taki szczególny właśnie podkreślić, i to, co się dzieje, to ja nic innego, tylko właśnie widzę tą właśnie jego akcję i to niszczenie właśnie polega na tym, bo przecież on jest znakiem przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Także Bóg zapłać za tą wspaniałą konferencję i Bóg zapłać ojcu Waldemarowi, tak się bardzo nie broni, bo podziwiam jego, jak on znakomicie z księdzem profesorem, zadając te pytania, współgrał i współpracował, dlatego tym bardziej cieszę się jego ogromną przyjaźnią. Niech Panie, Matka Najświętsza, Dziewica Niepokalana, Wspomożycielka Nieustającej Pomocy będzie ciągle z nami, bo ona nas prowadzi od zwycięstwa do triumfu jej niepokalanej serca. Bóg zapłać za cudowną amen. Katechezę. Cześć, dziękuję. Panie Krzysztofie. I posłucham zapartym sercem, co mi ksiądz profesor odpowie. Przełączamy się na odbiór, a my teraz słuchamy księdza profesora. Bardzo proszę. Pan Krzysztof ma z pewnością rację z tego tytułu, że naród polski powinien w dalszym ciągu dbać o rzetelne katolickie kształcenie i wychowanie. Edukacja. O rzetelne. Od początku przenikać, tak jak zresztą zauważamy, co robią ideologowie. Oni przenikają swoją ideologią wszystkie wymiary bytowania człowieka. Wszystkie. Dlatego też oni są, ja bym powiedział, że najlepszym przykładem dla nas, od strony takiej formalnej, żebyśmy jako katolicy, bazując na Ewangelii Jezusa, i przecudnej nauce Kościoła rzymskokatolickiego, przecudnej, naprawdę. To jest taki klejnot. Najwspanialsza nauka w całych dziejach świata, w całych dziejach nauki. I właśnie gdybyśmy mieli odwagę dzisiaj, i ja sądzę, ja wierzę w naród polski, wierzę w Polskę, że stać ją na to, tak jak pan Krzysztof nadmienił te różne sytuacje, inni państwo nadmienialiście to bohaterstwo naszego narodu. W tych decydujących momentach zdaliśmy egzamin i ja wierzę, że w tym bardzo, na tym bardzo dzisiaj ważnym etapie dziejów, że też staniemy na wysokości zadania i na fundamencie Ewangelii Jezusa i Kościoła, i Jego Kościoła, zbudujemy wielką, wspaniałą, rzetelną naukę, sztukę, moralność, religię, muzykę, w ogóle wszystkie obszary, politykę. Też ufam, że politykę trzeba tworzyć i trzeba się w nią angażować. Ależ oczywiście, jak najbardziej, każdy dobrem, które jest powierzone nam, musimy umieć zarządzać również. Ależ oczywiście. Księże profesorze, to Polska dała światu Jana Pawła II, to zobowiązuje i Kościołowi dała Karola Wojtyłę, który dał światu Jana Pawła II. To jest ten testament pisany jego świadectwem jego życia, nie tylko zapisany w encyklikach i w nauczaniu. To Jan Paweł II dał światu Centrum Bożego Miłosierdzia, dał światu świętą siostrę Faustynę Kowalską, która również Polska dała. Stać nas na wielkich ludzi, na świętych ludzi. Wobec tego też musi nas być stać na świetlisty przykład, święty przykład świętego narodu. Wydaje mi się, że on jest taką syntezą tego cudownego sprzężenia się łaski Boga w Trójcy Świętej Jedynego, daru Kościoła Świętego dla narodu i ziemi Polski i jednocześnie dziedzictwa narodowego Polaków. To jest synteza, wydaje mi się, tego, kim był i jest w dalszym ciągu Jan Paweł II, dzisiaj błogosławiony i mieszkający w domu Boga. My dzisiaj mówimy o istocie komunizmu, wskazując na jego źródła. Jan Paweł II, błogosławiony, mówił również o centrach antyewangelizacyjnych, mówił o strukturach grzechu i strukturach zła.
ale wskazywał nam przede wszystkim budowanie i cele, budowanie cywilizacji miłości i budowanie kultury, tworzenie każdej sfery naszego życia społecznego. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Drzwi polityki, nauki, kultury. My dzisiaj mówimy o komunizmie po to, aby nie budować antytezy jego, tylko budować prawdę i gospodarować dobrem nam powierzonym. Chyba dlatego. To jest prawdziwa nauka katolicka, polegająca na tym, że ona rozprawia się z ideologiami ducha czasu, li tylko z pozycji prawdy. Że nie chodzi o potępienie ludzi, którzy reprezentują dane systemy, bo to są ich wolne decyzje, ale chodzi o to, żeby człowieka współczesnego uwrażliwiać na to, że z jednej strony jak wielką jest prawda i jak z jakimi manipulacjami, a w komunizmie szczególnego rodzaju, bym powiedział szczególnie wyrafinowanego rodzaju, mamy do czynienia. I to jest właśnie taka sytuacja, że musimy z jednej strony pozytywnie podchodzić do rzeczywistości, bo w niej jest tyle prawdy, dobra i piękna, ale z drugiej strony nie wolno nam, jako katolikom i dzieciom Boga, zamykać oczu na formy negacji tej prawdy, tego dobra i tego piękna. Szukajcie więc w gąszczu tego zła, prawdy jasnego płomienia, parafrazując tutaj wieszcza narodowego, a wiemy, że jak powiedział i przykazał nam Pan Jezus, prawda nas tylko wyzwoli. Księże profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że dzisiaj o istocie komunizmu rozmawialiśmy z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem. Na kolejną część naszego spotkania zapraszam już na godzinę 21.40 do Radia Maryja. Dziękując Państwu za uwagę, żegnam się słowami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.